konsultacje zamiast referendum. Formuła będzie i elektroniczna, i urny, i również ankieterzy, którzy będą odwiedzać bezpośrednio mieszkańców. Koniec z nieprzyjemnymi zapachami. Ten samochód to jest samochód tak naprawdę z najwyższej półki. Fuzja pięciu osobowości. Kiedy świat nie będzie potrzebował kowbojów takich jak ja. Kronika Lubuska, Michał Szpak, dzień dobry. Konsultacje zamiast referendum w sprawie połączenia miasta z gminą. Tak optują radni Zielonej Góry. Będzie taniej i szybciej. Badania sondażowe pokazują, że 80% zielonogórzan jest za połączeniem. Referendum, które kosztowałoby miasto około 150 tysięcy złotych, to według radnych wyrzucanie pieniędzy podatników w błoto. Zielona Góra ma szansę urosnąć czterokrotnie. Na tak są mieszkańcy 17 podzielonogórskich wsi. Zadecydowali o tym w referendum 18 maja. W ciągu najbliższych 3 miesięcy na ten temat powinni wypowiedzieć się również zielonogórzanie. Radni optują, żeby swoją opinię wyrazili nie przy pomocy referendum, a konsultacji. Z jednej strony kwestia ekonomiczna, to znaczy do tego, żeby referendum się odbyło, trzeba około 100-150 tysięcy złotych wydać. I tu powstają wątpliwości. Jeżeli w Zielonej Górze byłby rzeczywiście widoczny podział na zwolenników i przeciwników, to uważam, że wtedy nawet te 150 tysięcy należy wydać. Tymczasem z badań wynika, że 80% zielonogórzan jest za połączeniem miasta z gminą. Wynik tak naprawdę już dzisiaj moglibyśmy przewidywać, że zdecydowana większość mieszkańców miasta opowie się za połączeniem. Stąd pomysł, żeby po pierwsze zaoszczędzić pieniądze i zorganizować to w formie konsultacji. A po drugie zaoszczędzić czas, bo referendum znacznie opóźni połączenie. Wersja z referendum zakłada wybory 2014, jeszcze raz w 2015 mniej więcej po roku, czyli formalnie moglibyśmy być jednym organizmem dopiero gdzieś około 2016 roku. Tymczasem zależy nam na czasie, bo za nim idą pieniądze. Radni w zgodzie z opinią prezydenta Janusza Kubickiego przyjęli dziś uchwałę, która gwarantuje, że zielonogórzanie wypowiedzą się na temat połączenia podczas konsultacji. Ja optuję za tym, żebyśmy się połączyli 1 stycznia 2015 roku i zrobię wszystko, żeby to była ta data. Możemy dzięki temu zyskać kolejnych kilka milionów złotych, więc powiem szczerze, przepychanie się w tym zakresie, bronienie stołków przez niektórych, przyspawanie się do nich może spowodować to, że stracimy kolejnych kilka milionów złotych. A połączenie jest niezbędnym warunkiem, żeby usprawnić na przykład transport. Realizacja niektórych projektów, na przykład takich jak budowa obwodnicy południowej Zielonej Góry, może się udać tylko wtedy, kiedy to połączenie nastąpi, bo wówczas teren gminny, po którym ma iść ta droga, będzie już terenem miasta. O tym, czy taką drogą chcemy jechać, wypowiemy się podczas konsultacji, których formułę ustala Urząd Miasta. Formuła będzie i elektroniczna, i urny, i również ankieterzy, którzy będą odwiedzali bezpośrednio mieszkańców w domach, aby zapytać się, co myślą o połączeniu. Dzięki dzisiejszej decyzji radnych Zielona Góra i 17 okolicznych wsi mogą stać się jednym organizmem już w przyszłym roku. W ubiegły czwartek informowaliśmy Państwa o kradzieży w jednej z zielonogórskich myjni. Dziś, podobnie jak w tamtym przypadku, zielonogórska policja dotarła do kolejnego pracownika oszusta. Jedna z firm pożyczkowych straciła ponad 32 tysiące złotych na przekręcie swojej pracownicy, która udzielała sfingowanego kredytu i sama pobierała pieniądze. Za przestępstwo grozi jej do 8 lat więzienia. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą naszej komendy zakończyli postępowanie związane z oszustwami, z przywłaszczeniami pieniędzy po zawartych umowach kredytowych. Do podpisania tych umów dochodziło na przełomie 2012 i 2013 roku. Firma pożyczkowa, która została stroną pokrzywdzoną w tej sprawie, utraciła na tym procederze ponad 32 tysiące złotych. Sprawcą okazała się pracownica tej firmy, która będąc przedstawicielem finansowym zawierała umowy pożyczek z kredytobiorcami, którzy oczywiście o tym procederze nie wiedzieli, jak również podpisała umowy w porozumieniu z faktycznymi kredytobiorcami, gdzie dzieliła się częścią udzielonej pożyczki.
Koniec z nieprzyjemnymi zapachami. Miasto uzbroiło spółkę Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja w nowy pojazd do oczyszczenia sieci kanalizacyjnej. Niczym transformer prężył się dziś przed zielonogórskim ratuszem. Samochód kosztował 1 600 000 zł. Oszczędza wodę i czas obsługujących go kierowców, operatorów, bo jest w pełni zmechanizowany. Ten samochód to jest samochód tak naprawdę z najwyższej półki. Samochód po zatankowaniu może pracować nieprzerwanie przez 8 godzin, czyli przez całą zmianę, nie musi zjeżdżać do bazy, napełniać się. Po prostu odzyskuje wodę z kanału, również ze ścieków. W tej sieci kanalizacyjnej będziemy mieć ponad 400 kilometrów. Bardzo dużo realizujemy w ramach projektów unijnych. Sieci kanalizacyjne mają to do siebie, że się zanieczyszczają. To wszystko zależy od prędkości przepływu tych ścieków. Osad zostaje w kanalizacji, często zagniwa i te przykre zapachy, o czym czasem mieszkańcy się skarżą, wydobywają się. Sieć kanalizacyjna musi być sukcesywnie czyszczona. Usprawni to naszą pracę, a poza tym jest to oszczędny samochód. Nie trzeba tyle tej wody pobierać z sieci wodociągowej, jak dotychczas w samochodach, które dotychczas mieliśmy. To jest pełna automatyka, że się można nie pomylić. Wszystko jest dobrze, nie? Oczywiście. Jaka jest różnica między tym starym sprzętem, na którym pracowaliście wcześniej? Nie. Tamten już ma 23 lata i nie miał cyrkulacji, tylko braliśmy czystą wodę i ona nie miała węża sącego, tylko musieliśmy wiaderkami wyciągać wszystko, to co zostało na dole, nie? A teraz maszyna za nas robi wszystko. Ta maszyna kosztuje netto, ja mówię netto, bo my VAT odzyskujemy 1 600 000, 57% to jest dofinansowanie z Unii Europejskiej. Kolejny amatorski teatr w Zielonej Górze tym razem wyrósł przy Regionalnym Centrum Animacji i Kultury. Teatr autonomiczny to fuzja 5 osobowości w różnym wieku i różnej płci. To właśnie pod tę wybuchową mieszankę Przemysław Grzesiński, dramaturg od lat związany z Lubuskim Teatrem, napisał tekst i wyreżyserował spektakl Mistrz Jogi. Słucham nieco! Aktorzy teatru autonomicznego spotykają się 2 razy w tygodniu w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury, ale do swojej pierwszej w życiu premiery przygotowują się na deskach Lubuskiego Teatru. Są na etapie ustawiania świateł i dobierania muzyki. 5 osób o bardzo różnych temperamentach, różnych walorach scenicznych, w różnym wieku i płci. To właśnie pod nich powstał tekst sztuki. Trening jogi, której celem jest odnalezienie wewnętrznego ładu, staje się pretekstem do rywalizacji między uczestniczkami, między innymi o względy przystojnego trenera. Jest to sztuka przeznaczona i dla młodzieży, i dla osób starszych, i dla osób w średnim wieku. Wszyscy znajdą coś dla siebie, na pewno. Wszyscy będą mieli taki moment, w którym będą się po prostu uśmiechać. Bo spektakl Mistrz Jogi to komedia absurdu. Gdzie jest łąka, są kwiaty. Śmiejemy się z takich rzeczy jak czakra, śmiejemy się z pozytywdramatycznego teatru, w którym nie bardzo wiadomo o co chodzi, natomiast wszyscy kiwają głowami, bo chyba tak wypada. Część ekipy zna się z kabaretu. Wszyscy przyznają się do bycia amatorami i do szczerej miłości do sceny. Żeby być wiarygodnym, trzeba grać emocjami, tak usłyszałem i tak próbuję to robić. Natomiast żeby właśnie wydobyć z siebie to prawdziwe coś, no to jest naprawdę duża sztuka. O tym, czy tę sztukę udało się posiąść Teatrowi Autonomicznemu, przekonamy się 2 i 3 czerwca o 19 w Lubuskim Teatrze. Dżonków przeżywa jeszcze zakończone wczoraj młodzieżowe Mistrzostwa Świata w pięcioboju, ale musi o nich jak najszybciej zapomnieć, bo już w czwartek Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie gospodarzem akademickich Mistrzostw Polski w jeździectwie konnym. W Dżonkowie wystartuje blisko 200 zawodników. AZS Zielona Góra będzie reprezentował m.in. Piotr Kaliszuk, ubiegłoroczny srebrny medalista.
Będą to 31. Akademickie Mistrzostwa Polski w jeździectwie. Najlepsi polscy akademicy będą rywalizowali w skokach oraz w ujeżdżeniu. Uczelnia będzie klasyfikowana, gdy wystawi do zawodów co najmniej dwóch zawodników. Zgłosiło się 50 uczelni. Będzie to około 190 jeźdźców i bardzo podobna liczba koni. Także bardzo się cieszymy, że mogliśmy zaprosić do Dżonkowa środowisko akademickie naszego kraju. Wszystkich uczestników będzie gościł dżonkowski WOSiR, który wczoraj pożegnał pięcioboistów i od dziś zabrał się za przygotowanie obiektów do kolejnej ważnej imprezy. Jest to dla nas impreza bardzo prestiżowa. Wchodzimy w nowe środowisko, w środowisko akademickie i postaramy się wspólnie z Lubuskim Związkiem Jeździeckim, z AZS-em, pracujemy od kilku miesięcy nad tą imprezą, żeby pod każdym względem była to impreza bardzo udana. Jednym z faworytów mistrzostw będzie Piotr Kaliszuk, który w ubiegłym roku w Lesznie zdobył srebrny medal AMP-ów, a w Dżonkowie złoto mistrzostw Polski młodych jeźdźców i juniorów w skokach przez przeszkody. Patrząc na ilość zgłoszonych zawodników oraz koni, będą to zawody, gdzie na pewno będzie wysoki poziom rywalizacji. No i myślę, że postaram się powalczyć o medal na tych zawodach. Akademicy będą walczyli o medale, ale również o stypendia. Wysokość stypendium, która jest około 6-7 tysięcy złotych rocznie dla zdobywcy jednego z miejsc medalowych, to jest naprawdę duży zastrzyk pieniędzy. Turniej rozpocznie się w czwartek i będzie rozgrywany zgodnie z regulaminem ogólnym i technicznym Akademickich Mistrzostw Polski. Finały zaplanowano na niedzielę. Uwaga, wszystkie dzieci, w tym roku wasz dzień będzie trwał przez cały weekend, a zadbają o to prezydent miasta Janusz Kubicki, Zielonogórski Ośrodek Kultury i Zgrana Rodzina. Najmłodsi już w piątek rozpoczną świętowanie na deptaku i będą mogli korzystać z wielu przygotowanych atrakcji. Zabawa będzie połączona z pomocą w poszukiwaniu zaginionego Jacka, który miał wyjść tylko na placek. Powiedziała mi pani, że mam tu przyjść, bo tu mi, bo pomożecie mi znaleźć mojego brata Jacka i w ogóle, że tu będzie tyle się działo, że on na pewno też tu gdzieś będzie. Ta pani na pewno nie skłamała, bo dziać będzie się naprawdę dużo, a dzień dziecka zamieni się w weekend dziecka. Czasu na znalezienie Jacka powinno wystarczyć. Przygotowujemy liczne atrakcje w tym okresie, począwszy od piątku do niedzieli. W piątek zielonogórski deptak zamieni się w kolorową promenadę za sprawą parady przedszkolaków. Zbiórka dzieci biorących udział w korowodzie o godzinie 10.30 pod galerią BWA. Przedszkola przygotowują się do tego przemarszu w sposób jakiś szczególny, przygotowują dekoracje, reklamy swoich przedszkoli. Idzie z nami grupa perkusyjna orkiestry młodzieżowej z Zielonej Góry, z Zespołu Szkół Budowlanych. Przodem jedzie kolejka miejska, wypełniona też dziećmi. Korowód dotrze pod ratusz, gdzie przy scenie rozpocznie się zadaniowa część programu. Od 3 lat przedszkolaki do zabawy przygotowują specjalne atrybuty. A w tym roku zaproponowaliśmy, że przedszkola przygotują taki zeszyt do rysunków. I już z przedszkola odebrały taki zeszycik, który będzie tutaj wystawiony przy scenie obok ratusza. Dzieci kolorują zeszyt i przynoszą taki zeszyt, który będzie tutaj na Dzień Dziecka wizytówką jakby przedszkolaka czy przedszkoli. Piątkowa zabawa pod ratuszem będzie trwała do godziny 12, natomiast w sobotę obchody weekendu dziecka przeniosą się do bajkowej zagrody. Będą zabawy, gry dla dzieci, będą nagrody, niespodzianki. Będzie masę rzeczy towarzyszących. No nie sposób ich wszystkich wymienić, także zapraszamy wszystkich serdecznie. W ogrodzie botanicznym nie zabraknie takich gości jak Kulfon. Do godziny 17 czynne będą warsztaty plastyczne i dmuchańce. Nie zabraknie również zabaw ruchowych i konkurencji sportowych. 1 czerwca Dzień Dziecka wróci na deptak. Tu o wszystkie przygotowane atrakcje zadbali partnerzy Zgranej Rodziny. 18 tych, którzy przygotowali najlepsze oferty, wybrała specjalna kapituła.
Oni będą się prezentowali pod namiotami, będą przygotowywali szereg atrakcji dla dzieci. Między innymi będą to warsztaty kulinarne, plastyczne, zabawy z klaunem, a na pewno nikt nie odmówi sobie pamiątkowego zdjęcia z Bobem Budowniczym. O smak tej imprezy zadba lodowy poczęstunek jednego z partnerów zgranej rodziny. A i nie zapomnijmy o zaginionym Jacku, którego poszukiwania będą trwały przez cały weekend. Oj, oj, Jacek, Jacek. Festyn z okazji Dnia Dziecka organizuje również przylep 1 czerwca na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Na najmłodszych będą czekały samoloty, którym będzie można przyjrzeć się z bliska i od środka, konna przejażdżka i wiele innych atrakcji. O szczegółach festynu opowie dyrektor Aeroklubu Ziemi Lubuskiej Artur Haładyn. Zapraszamy młodych razem z rodzicami, oczywiście od godziny 12 do godziny 17. Będzie szereg atrakcji tutaj na miejscu, będą zjeżdżalnie tutaj dmuchane, będzie można skorzystać z jazdy konnej, bryczką. O godzinie 17, jeżeli pogoda nam pozwoli, na koniec będzie pokaz treningu grupy akrobacyjnej Żelazny. W międzyczasie przyjedzie również wóz strażacki, tak, z rozwijaną tutaj wielką drabiną, przy pomocy której gaszą pożary, więc dzieci będą mogły się zapoznać, jak to wygląda w rzeczywistości. Będzie wystawiony samolot AN-2 i szybowiec, do którego będzie można wejść do środka, zrobić sobie zdjęcie, zobaczyć, jak wygląda w szybowcu i w samolocie. Na tego typu atrakcje zaplanowaliśmy taką bardzo, bardzo uważam promocyjną cenę, bo rodzic będzie mógł dla dziecka wykupić taki karnecik za 10 zł, tak? I w ramach tego karnetu będzie można z tych wszystkich atrakcji po kolei skorzystać, łącznie z kiełbasą z grilla, tak? I łącznie z dmuchańcami i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko dla dzieci, oczywiście w cenie 10 zł. I tyle na dzisiaj w Kronice Lubuskiej. Za chwilę pogoda i sport, a potem powiększenie. Dziś naszym gościem jest koszykarz z Telmetu Zielona Góra, Adam Chrycaniuk. Do zobaczenia.